witamy serdecznie na targach końskich w Skaryszewie, które odbywają się w roku 2012. Trwają już od 200 lat, od 1633 roku. Zjeżdżają się tu różni kupcy, kupują uprząż, konie, miłośnicy, a również i handlarze. My już jeździmy kilka lat, aby spotkać się, porozmawiać o rasach, o hodowli koni. Ułani, ułani. Pełno masz? Ty nie mówisz. Jadę na porę, mo. Kurde, poleciał. Koń go pokrył, gada i poleciał, i co? Przepraszam. Drinka.
Tak. Może wejdę w górę, to gdyby w tej miejscu zobaczę. A ten z prostu! Dawaj! Dobry charakterny koń. Tak. To wybijemy te sobie. Gdzie jesteś? Ile taki? Przepraszam bardzo. Kolejcy się tutaj przeformują, pokażę jeszcze w tej chwili spieszenie do walki, czyli odprowadzenie koni przez koniowodnych, a żołnierze, którzy walczyli, no mówię, to już była okres II wojny światowej, jak wcześniej wspominałem, nie walczyli żołnierze już na koniach. Zatrzymanie koni, którzy doprowadzają konie. I wtedy przemieszcza się już oddział cały w postaci czystej. Idzie grupa kawalerii. Naprawdę proszę mi wierzyć, jeśli byli to, że jest to jakiś synonim pozytywnego działania człowieka z koniem, bo kawaleryjskie, ma tradycje kawaleryjskie i jednak szanował tego bardzo konia. Kładzie się Meluś, to stóp kamiennego, a kochanka jego, to była szewczego.